Cześć, witajcie. Cześć. Nie wiem, czy pamiętacie nasze pytanie z przed kilku dni. Tak, i obiecywaliśmy wam, że wam przeczytamy za was raport i wam o nim opowiem. Co wyszło z naszego pytania? Większość z was powiedziała, że fotografuje jednak trzymając smartfon poziomo. Znaczy, ja bym powiedział inaczej, że powiedzieli, że to zależy, tak? No co jest logiczne. W zasadzie każdy się asekurował, że to zależy, no bo faktycznie są momenty, kiedy jednak trzeba zrobić pionie, kiedy na przykład fotografujemy postać z bliska, na tle czegoś wysokiego szczególnie. Nieliczne osoby powiedziały, że raczej fotografują w pionie. Był nawet jeden zawodnik, który stwierdził, że robi w kwadracie. Szanuję. Jak tak lubi, no to okej. Okay. Natomiast argumentem za tym, że większość robi jednak w poziomie, było to, że po prostu potem to oglądamy na poziomych monitorach, poziomych telewizorach. Natomiast w pionie wydaje mi się, że chyba częściej fotografują ci, co po prostu ograniczają oglądanie zdjęć do smartfonu. Tak, i tutaj dochodzimy do tego, że widoczna jest zmiana tendencji wraz z wiekiem. Znaczy, im ktoś starszy, tym częściej fotografuje w poziomie, a im młodszy, to fotografuje w pionie. I to się ładnie skoreluje, tego akurat w badaniu nie ma, ale to już tak od nas, z tym, jak ludzie używają telefonów. No dla ludzi starszych jednak podstawowym centrum rozrywki jest telewizor albo komputer, a telefon jest takim dodatkiem, natomiast dla młodych jest zupełnie odwrotnie. To telefon jest tym centrum, wokół którego dokładnie wszystko się kręci. I oni zdjęć raczej na telewizorze tam za bardzo nie będą oglądać, tylko będą je wysyłać swoim znajomym, którzy też je będą oglądać na telefonie. W związku z czym no, format robienia zdjęcia tak, jakby jest określony przez to, pod jakie urządzenie to zdjęcie później robisz. Dokładnie, tu nawet z tego badania wyszło, bo przypomnę, to jest badanie pod tytułem Zwyczaje użytkowników smartfonów związane z korzystaniem z aparatu fotograficznego, przeprowadzane w czerwcu tego roku przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie marki Oppo na 1000-osobowej grupie badawczej. Czyli 1000 osób było pytanych. Tak, przy czym należy dodać tak dla porządku, że ludzie, którzy zadeklarowali, że oni w ogóle nie robią zdjęć, nie są uwzględnieni w tym badaniu. No, to poniekąd logiczne. Czyli tych osób pewnie było ponad 1000. Tak, i tu wyszło z tego badania, że generalnie większość ludzi korzysta z aparatów fotograficznych i zdecydowana większość chce, żeby te aparaty były dobre. No cóż za zaskoczenie, 80% prawie Polaków, 79% uznało, że ważne jest, żeby smartfon miał wysokiej jakości aparat fotograficzny, a 86% nawet chce, żeby jeszcze do tego ten aparat był intuicyjny w obsłudze. Dziwne, nie? Takie troszeczkę jakby bardzo mocno oczywiste. Nie, no ty wolałbyś, żeby twój samochód był wygodny i mało palił? Nie, prawda? Ja chcę mieć kurde zydel, co mi uciska zasadzie, i żeby palił 100 na 100, nie? Tak, w zasadzie nie było to tutaj jakby z żadnym zaskoczeniem to, co wyszło z tego badania. To nie jest zaskakujące, natomiast co, no też nie jest zaskakujące, że większość, i to taka dosyć zdecydowana, uważa, że posiada dużą albo bardzo dużą umiejętność robienia zdjęć. Tak, ale jednocześnie, tutaj znalazłem jeszcze ciekawy kwiatek, jednocześnie 14% badanych twierdzi, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze wykorzystywana w smartfonowych aparatach, a 30% nie ma co do tego pewności, natomiast no, zaledwie 1/4 z użytkowników jest przekonana, że tam jest AI. Brzmi to zabawnie w świetle tego, co nie, to nie jest zabawne, wiesz, bo na przykład jakbyś się mnie zapytał, czy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w aparatach, to bym powiedział, że nie, ponieważ to, co jest używane w aparatach, to nie jest sztuczna inteligencja, to jest po prostu nazwa na wyrost. No trochę może tak. To jest tak jak inteligentny dom, który tak naprawdę inteligencję ma na poziomie, nie wiem... No dobra, rosiczki, natomiast chyba nawet nie. Jest to AI w telefonach, producenci to bardzo szeroko komunikują. Użytkownicy wysoko oceniają swoje umiejętności robienia zdjęć i to mi się nie klei, bo gdybym, załóżmy, bo tak nie jest, ale gdybym wysoko oceniał swoje umiejętności fotograficzne, to wiedziałbym, co w tym aparacie siedzi, bo moja ciekawość nawet skłoniłaby mnie do sprawdzenia. No tak, natomiast może jestem dziwny. Natomiast z tych tam 14%, które twierdzą, że nie ma sztucznej inteligencji w telefonach, to nie wiem, jaki jest rozkład, ale to niekoniecznie muszą być sami ignoranci, bo to mogą być ludzie, którzy na przykład się zajmują sztuczną inteligencją. No tak, i w ten mniejszy lub większy sposób i oni uważają, że to nie jest sztuczna inteligencja. No dobra, ale to dalej. Czytamy z badania, pozwólcie, że zajmę. Jasne. Polacy zapytani o to, czy jest dla nich istotne, ile obiektywów ma aparat fotograficzny w telefonie, w większości odpowiedzieli, że jest to dla nich kluczowe, ponad połowa. Ponadto 57% badanych stwierdziło, że liczba obiektywów
wpływa na jakość zdjęć i jednocześnie znacznie ponad połowa przebadanych, czyli 63%, miało problemy, miało trudności z wymienieniem nazw obiektywów spotykanych w aparatach smartfonów, przy czym no znowu wracamy do tego, że ludzie deklarowali swoje umiejętności fotograficzne jako przynajmniej dobre. Myślisz, że nadchodzi czas fejkowych obiektywów? No, już dawno nadszedł. No po co mamy aparaty 50+2+2 na przykład? No co te dwumegowe aparaty do rozmywania tła czy do makro dają? Nie, no wiesz co, to ja ci powiem taka historia z epoki kolonizacji wysp na Pacyfiku, tych takich tam Polinezji i tak dalej, gdzie tubylcy określali, kto ma lepsze okręty po tym, ile dany okręt ma kominów. I pamiętam, że właśnie rosyjskie okręty, ponieważ oni byli trochę do tyłu, jeżeli chodzi o technologię kotów, to mieli po prostu tych kominów więcej. Tak, no ale przecież... Titanic też miał fejkowy komin, żeby bardziej na bajerze wyglądał. No tak, 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 ale właśnie później pozostałe nacje zaczęły stawiać fejkowe kominy. No tak. No logiczne, a sepki nie montują dodatkowych fejkowych wydechów w samochodach? Montują, nie? No, i to tak trochę, mówię, przeczy temu, co ludzie deklarują i teraz się zastanawiam, skąd to się wzięło. Nie, to jest efekt Dunninga-Krugera, taki, to jest efekt udokumentowany psychologicznie, to jest tak, myślę, że zrobimy o tym materiał za jakiś czas. Tak, bo to też jest ciekawe zagadnienie. Ale to w skrócie to im ktoś mniej wie, tym bardziej jest pewny swojej wiedzy, tak? Tak, tym bardziej jest przekonany, że jest ekspertem w danej dziedzinie, a im ktoś bardziej jest ekspertem w danej dziedzinie, tym ma względem swojej wiedzy więcej pokory i tak naprawdę uważa, że nawet można powiedzieć, że zaniża swą wiedzę. No to zaniża tak jak o tej sztucznej inteligencji, co powiedziałem. Jeżeli ktoś naprawdę siedzi w sztucznej inteligencji, to ja wiem, nie wiem, ręka by mi drgnęła, gdybym miał zaznaczyć, że jest sztuczna inteligencja w aparacie, bo według mnie to jej tam nie ma. No są pewne elementy, ale... Okej, natomiast chodzi, wiesz, o nazwę też marketingową, tak? Tak, oczywiście. Jest Artificial Intelligence AI, i do widzenia AI i koniec. I AI odmieniają na każdej konferencji na tysiące możliwych sposobów i w zasadzie nawet był taki mem swego czasu, jak wyglądała konferencja Google, że prezes wyszedł i mówi AI w kółko, nie? No bo to tak jest. Natomiast wracając jakby do tej kwestii tutaj wynikającej z tego badania, nie, to nie liczba obiektywów robi zdjęcia, bo nieważne, może być jeden obiektyw, ale z zarąbistą matrycą, z zarąbistym szkłem i robić świetne zdjęcia. A możemy nakłaść i 8 aparatów i nic z tego nie wyjdzie. Znaczy dodajmy w ogóle tak trochę historycznie, skąd się wzięła koncepcja zrobienia kilku aparatów w jednym telefonie. Po prostu okazało się, że taniej jest dać 2 czy 3 aparaty z różnymi obiektywami, niż zrobić jeden porządny, zmiennoogniskowy obiektyw do aparatu. Wiesz, taniej i też prościej, bo jednak dobry aparat zajmuje dużo miejsca. No i te 3 aparaty sumarycznie zajmują mniej miejsca niż jedna duża matryca z dużym szkłem. No tak po prostu jest. Natomiast zabawne, że ludzie uznali, że to ma jakiś straszliwy wpływ na zdjęcia. No ma, jeżeli mamy 3 na przykład bardzo dobrej klasy matryce i 3 dobre obiektywy, czyli mamy tele szeroki i podstawowy ze stabilizacją, okej. Tak, ale jestem sobie w stanie wyobrazić aparat, który będzie miał zmiennoogniskową optykę z jednym obiektywem i będzie robił to samo. Tak. A wracając do tego, popatrzmy jeszcze na inną rzecz, którą również Oppo zbadało. Otóż, moi drodzy, średnia kwota, jaką użytkownicy smartfonu są skłonni wydać na smartfon z dobrym aparatem, wynosi 2742 zł. Oczywiście średnia to, wiemy, tak? No tak, ja z psem mam średnio 3 nogi, nie? No dokładnie, natomiast to też pokazuje, że jeżeli mówimy o takiej kwocie, to telefon wyposażony w na przykład 4 aparaty fotograficzne, to nie będą 4 super aparaty, tylko najprawdopodobniej będzie jeden dobry, jeden szerokokątny. I 2 dwójki. Trzeci lub czwarty nawet do wypełnienia reszty ramki, żeby zrobić większy bajer. No powiedzmy to wprost. Więc okazało się, że jednak ludzie robią zdjęcia, ale tak naprawdę niekoniecznie się na tym znają, chociaż są przekonani, że jednak się znają. Nie, no to wiesz, jeżeli robisz zdjęcie i mniej więcej dostajesz na tym zdjęciu to, co chciałeś uzyskać, dostajesz dzięki automatyce. Ale wiesz, był sobie taki facet, który, to już tam ciekawa historia, jest taki gościu, który w Stanach, który sobie wymyślił z jakichś powodów, że jak się wysmaruje sokiem z cytryny, to go kamery nie zobaczą. I na udowodnienie tej tezy zrobił sobie zdjęcie polaroidem. Niestety coś nie pykło i zrobił zdjęcie sufitu. Zobaczył białą kartkę, stwierdził, że jest, to działa, po czym się wysmarował cytryną i poszedł robić bank, nie? Mhm.
No i go złapali. Nie? No, no także, no, takie... także wiesz, no, jeżeli potrafisz na zdjęciu uzyskać mniej więcej to, co chciałeś, no to znaczy, że potrafisz, nie? Mm. A nie sufit. Tak, ale no powiedzmy, że tutaj osoby, które wysoko oceniają swoje umiejętności fotograficzne, to już są skłonne wydać trochę więcej, ale nadal jest to kwota 3105 zł, czyli za mała na zakup flagowca z superaparatami fotograficznymi. No wiadomo, nie jesteśmy społeczeństwem zamożnym. No tutaj z tą wiedzą na temat fotografii smartfonowej chyba nie jest tak jakoś szczególnie rewelacyjnie w społeczeństwie, no bo no tutaj jakby wyniki tego badania jasno pokazały, ludzie dali się nabrać na wieloobiektywowe układy, nieważne jakie tam są te obiektywy, jakie są tam matryce. I no tak jak mówiliśmy, Dunning z Krugerem działają, no. Znaczy, wiesz, to jest jeszcze kwestia niestety, być może upgrade'u. Jeżeli tam ludzie sobie zmieniają telefon, nie wiem, co 3 lata, nie wiem, co ile teraz się średnio. No to jak sobie weźmiemy takiego średniaka, no bo tam te 2,5 koła, no to jest taki średniak taki, tak, nie? No, średniaka się kupi. No. No to jak sobie weźmiesz średniaka sprzed 3 lat i jakie on miał aparaty, jakie są aparaty w średniakach teraz. No tak, no to jest postęp, nie? Jest postęp i to dosyć znaczący, bo w tej chwili, no powiedzmy, że takim właśnie średniakiem ze 2,5 można naprawdę bardzo fajne zdjęcia porobić. No, bardzo fajne zdjęcia. I teraz weź sobie drugą rzecz. No, jeżeli ludzie te zdjęcia sobie nawet oglądają na telewizorze. No to są niezłe. To są niezłe, bo jeżeli to jest telewizor Full HD, no dobra, no 4K to no, jak ale... ktoś kupuje średniaka, to podejrzewam, że telewizor to jednak ma Full HD, tak, a nie 4K. Tam do tam 50 cali max, myślę. Ale nie, to chodzi, wiesz, no to tak, Full HD to jest 1080 linii. No zgadza się, no, to... ale wiesz, no rozmiar też ma znaczenie mimo wszystko telewizora, jednak na dużym bez 4K to już się raczej nie pojedzie. Nie, no zgadza się, tak. No i dochodzimy do pewnego limitu telewizora. No słuchaj, no jeżeli zdjęcie z aparatu ma więcej pikseli niż telewizor jest w stanie wyświetlić, no co za różnica, czy on będzie miał 2 razy więcej, czy 10 razy więcej, no, tak? No dokładnie, wiesz. Znaczy to oczywiście nie, to robi różnicę przy różnych tam efektach, właśnie tak, przy tej sztucznej ale, inteligencji. Tak, ale jakbyśmy oglądali jakiś super film z jakiegoś super nośnika, no to tak, ale... No nawet jak powiedzmy nagramy sobie ten film 4K telefonem, no to nadal będzie 4K i niektóre telefony przy 4K na przykład się duszą, albo nie mają stabilizacji, albo tam jeszcze czegoś brakuje i bywa, że spora część użytkowników i tak nagrywa Full HD, bo na przykład tam jest stabilizacja, która czasem się przydaje. A tak w ogóle to jeszcze też z tego badania tutaj widzę. Tak, że częściej ludzie fotografują, tak, niż nagrywają filmiki. Dokładnie. Zdecydowanie częściej robimy zdjęcia. I chciałem też powiedzieć, że tak naprawdę w tej chwili współczesnym smartfonem, powyżej tam powiedzmy pewnej klasy, no i ceny, co za tym idzie, a tak nam zaryzykował od 1200 zł, to w zasadzie rzadko się zdarzają smartfony, którymi można sknocić zdjęcie. Oczywiście w nocy efekty będą różne, zależne od klasy i ceny niestety telefonu, natomiast w przeciętnych dziennych warunkach to tak naprawdę, żeby skrzanić zdjęcie takim smartfonem 1000 parę złotych plus, to się trzeba postarać. Ja naprawdę nie uważam, żebym ja robił jakieś świetne zdjęcia i żebym był jakiś tam super fotografem, wręcz przeciwnie. No, no znam osoby doskonale fotografujące smartfonami. Bo ty jesteś po prawej stronie tej krzywej. No tak. Natomiast wiecie, no ja testuję smartfony w automacie, bo tak po prostu robi większość ludzi i naprawdę wierzcie mi, że no przynajmniej w świetle dziennym to bardzo duża część smartfonów nie zawodzi, przy czym tak naprawdę trzymamy się głównego obiektywu, bo z tymi pozostałymi to bywa różnie. No oczywiście im tańszy telefon, tym gorzej te dodatkowe obiektywy się sprawdzają. Kot do nas przyszedł. Wybaczcie. No dobra, mamy przerywnik. Dobra, idź stąd. Także w zasadzie ja bym tu się trzymał takiego starego porzekłada, że to nie sprzęt robi zdjęcie, tylko ten, kto nim fotografuje, a im więcej ten ktoś ma w sobie pokory i im chętniej chce zgłębić temat fotografowania, tym po prostu będzie miał lepsze efekty. W sieci, nawet w polskim internecie, znajdziecie parę osób, które robią smartfonami zdjęcia wręcz wybitne, artystyczne mniej lub bardziej, ale no po prostu jakościowo są genialne te fotki. Przy czym oczywiście ja nie twierdzę, że to są moje zdjęcia. Znajdziecie kilka osób, które naprawdę wymiatają, a ja to tam tylko taki skromny tester jestem. Nie, no bo powiedzmy sobie szczerze, że fotografia jako rozumiana jako sztuka, to już w pewnym momencie od pewnego poziomu jakości, który jak mówisz w tym momencie już średniaki zapewniają, to raczej chodzi o to, co fotografujemy, o kompozycję, o to, jak trzymamy, jak kadrujemy i tak dalej. Właśnie, dokładnie. I to różni fotografa od pstrykacza, nie? Zdecydowanie. Został nam jeszcze jeden temat, wiesz co, z tego badania, do omówienia, który też często się przewija w moich recenzjach, mianowicie pamięci.
Tak, okazuje się, że około 1/3 ludzi sobie zgrywa zdjęcia z telefonu gdzieś, a reszta je po prostu trzyma na tym telefonie i już, tak? No. Biorąc pod uwagę, że w tym momencie większość nowych telefonów nie ma miasta na kartę. Niestety, bo to 1/3 tych osób już dostaje po tyłku. No to stąd rośnie zapotrzebowanie na po prostu na pamięć, no bo jeżeli tak, jeżeli rośnie nam ilość megapikselów już, niezależnie od tego, czy to ma sens, czy nie, ale zdjęcia robią się coraz większe, tak? Jeżeli tutaj mamy ludzi, którzy, o, niemal 1/4 ma w swoim telefonie ponad 5000 zdjęć, no to to waży, tak? No dokładnie. I tu jakby wrócę do tego, co w zasadzie w bardzo dużej części moich recenzji się przewija. Kupcie sobie, jak już wybierzecie smartfon, to kupcie sobie wersję z największą pamięcią wewnętrzną, na jaką was stać. Ewentualnie sobie tam dobierzcie kreskę czy coś, bo po prostu prędzej czy później ten brak możliwości rozbudowy pamięci się na was zemści. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak używamy telefonu, ale w tej chwili moim zdaniem kupowanie już smartfonu z pamięcią 128 giga mija się zupełnie z celem, o ile on nie ma miejsca na kartę microSD. No i jeszcze tak, słuchaj, no bo zbliżamy się już powiedzmy do końca, to powiedziałbym, że całkiem sporo osób, bo 22% według tego badania, wywołuje zdjęcia. Też ciekawa rzecz. Czyli to jest rzecz, która nie umarła i pewnie to nie są ci, co trzymają 5000 zdjęć w telefonie, bo tak jakoś mi się to nie klei. Bardziej bym spodziewał się, że to właśnie ci, co robią takie wysmakowane. Myślę, że tak. Na tydzień, ale za to bardzo dobre. No i cóż, i chyba na tym myślę, że poprzestaniemy. Mam nadzieję, że w miarę ciekawe mogły się okazać treści zawarte w tym badaniu. Przypomnijmy, to było badanie o zwyczajach użytkowników smartfonów w zakresie fotografowania, zrobione przez ARC Rynek i Opinia. Badanie to zleciła firma Oppo, widocznie do czegoś im to było potrzebne, ale wcale Oppo nam nie zapłaciło za to, żebyśmy o tym gadali. Po prostu pewne treści zawarte w tym badaniu nas zainteresowały i zaskoczyły. W badaniu nie zostali przebadani użytkownicy telefonów Oppo, tylko po prostu wszyscy ogólnie, telefony. Tak, dokładnie. I wiesz, może pytania też dotyczyły ogólnie telefonów, a Oppo widocznie chciała takie badanie mieć dla swoich celów jakichś marketingowych. No na przykład, pewnie. Czy jest sens robić piąty aparat, nie? Dokładnie. No. Dokładnie. Także tutaj pewne zaskoczenia i dlatego w ogóle o tym mówimy, bo mnie najbardziej zaskoczyło to, że ludzie twierdzą, że są świetnymi fotografami, a jednocześnie tak naprawdę nie potrafią niektórzy powiedzieć. Przypomnę, 63% miało trudności z powiedzeniem, jakie typy obiektywów ma w swoim smartfonie. Cóż, to pewnie te samo 65%, przynajmniej w sporej części zazębione z tymi, którzy uważają, że ich umiejętności są ponadprzeciętne. No to tak, dokładnie. Nic nowego, nie? Także cóż, życzymy wam pokory, ale oczywiście zarazem życzymy wam tego, aby wasze zdjęcia były jak najlepsze, abyście się rozwijali jako fotograficy nawet smartfonami. Tak, i żebyś ja bym powiedział tak, że wiesz, no nie każdemu na tym zależy, ale żebyście mieli na zdjęciach to, co chcecie, żeby na nich było, a nie na przykład sufit, tak? Tak, dokładnie. No i oczywiście, abyście się doskonalili w fotografowaniu, bo wierzcie mi, można czerpać z tego naprawdę sporą radochę. No jak ze wszystkiego, w czym się człowiek tam będzie dobry, tak? Dokładnie. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.